W dzisiejszym odcinku razem z Rafą, Kamstarem i Rejem będziemy grali w znaną pewnie już wam grę Plinko. Wszystko polega na tym, że będziemy mieli 3 rundy, w każdej rundzie będą po 3 próby. I tutaj jak widzicie na dole są punkty, zlatujemy kulką z samej góry na sam dół. I gdzie kulka właśnie wyląduje, to tyle punktów mamy. Kto będzie miał najwięcej punktów, oczywiście ma najlepszą broń, a kto będzie miał najmniej, no to niestety nie ma żadnej broni. Także oczywiście witamy chłopaków, siemano, siemano. Ma, siema. Czołem. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak Ewela powiedziała, to jest runda pierwsza. Ta punktacja jest na rundę pierwszą, mamy 3 różne rundy i mamy coś dodatkowego, więc oglądajcie do samego końca. Tu możecie zobaczyć, o co będziemy grali, ale to w trakcie tego wszystkiego. No i co ciekawe, słuchajcie, wsiadamy do kulojazdu i spadamy. Nie można tym kulojazdem sterować, on po prostu ma swobodnie spadać, także szukamy teraz ochotnika, kto chce iść pierwszy. Nie ja. No ja ostatnio byłem pierwszy. Zrób wyliczankę. Padła bomba do piwnicy, narobiła jajecznicy, coś tam, więc... Głupi pies. W sensie jakoś tak to było, nie pamiętam. To nie wiem, kogo my tu mamy. To jest Kamstar? Ja, no. No to Kamstar, zostajesz wylosowany. I teraz tak, wybierzcie, stańcie który kolor. O co będziemy walczyć? Stańcie przy danym kolorze, o co będziecie chcieli walczyć. W sensie o którą tutaj nagrodę. I tutaj, jak możecie zobaczyć, mamy egzotyczne przedmioty. Kto zdobędzie pierwsze miejsce, zdobywa oczywiście łuk. Kto zdobywa tutaj drugie, no to to. Trzecie, no to to. A czwarte, no to nic. Także, panie Kamstarze, zapraszamy tutaj do rifta. Chodź za mną, ja ci wszystko pokażę. I w ogóle widzowie, jak wy byście chcieli zagrać na takiej mapie, jeśli byście chcieli, żebym wam ją udostępnił, teraz zostawcie łapę w górę. Jak będzie pod tym odcinkiem 3000 łap, to będzie udostępniona w komentarzu. No i słuchaj, panie Kamstarze, wchodzisz do kuli i po prostu spadasz. Także Kamstar, pamiętaj, że jak będziesz spadać, to nie możesz totalnie tą kulką sterować. Ja wracam z powrotem i w sumie ty już możesz skakać. Dobra, spadam, pierwszy lecimy. Odbiłem się od czegoś, ale chyba 200 będzie, chyba 200. Jest, jest, chyba ładnie. On w ogóle nawet się nie obił o żadne tutaj tą przeszkodę, tylko on leciał w dół po prostu tak. No, tylko jedno się jakoś tak odbiłem. No, lecimy teraz sobie drugą kulkę i chyba znowu będzie ładnie. A nie, odbiłem się od czegoś, kurczę. Ej, teraz chyba inaczej lecę, ale strasznie powoli spadam. Ale znowu, no i na bok, nie, 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 nie. No i 10, ej. No nie, no nie. A tak samo pewnie poleciałeś, co? I chciałeś 200, a tutaj 10. No dokładnie, myślałem, że teraz też siądzie. Także przed Kamstarem ostatni skok i później będzie Ewela. Dobra, lecimy. Odbiłem się od czegoś. Chyba fajnie lecę, albo jednak nie. A nie, jok tu wybija. Czekaj, do góry mnie podbija. Może spadnę. 200, 200, 200. No nie, czemu brawo postawiłeś coś? No i stówka. Naprawdę było bardzo blisko. Czyli Kamstar ma 310 punktów. Teraz moja runda. I ja muszę mieć więcej, żebym nie miała ostatniego miejsca. A wiecie, że ostatnie miejsce równa się, że nie ma się żadnej broni. Dobra. Kamstar, ja tylko nie wiedziałam, jak on tutaj leciał. Ale ja bym poleciała o tak tutaj. Ja mam zazwyczaj szczęście w życiu, także mam nadzieję, że dzisiaj... Nie, tak, nie, tak, nie. Że dzisiaj to się właśnie... Co tu się dzieje? Ej, dobra, sto. Myślałam, że będzie gorzej, także dobrze. Na razie mam szczęście, zobaczymy, jak będzie dalej. Ej, miałam teraz powiedzieć, że jakbym jeszcze dwa razy tak spadła, to by było dobrze, ale Kamstar, on ma 200 i to 200 robi taką przewagę. Pomimo tego, że ja bym dwa razy, trzy razy zdobyła 100, to i tak jestem niżej niż on. Ale teraz lecę i w lewo się odbijaj! W lewo się odbijaj! Dawaj w lewo! W lewo, dobrze, dobrze! Dobra, nic nie udało się, mamy stówkę. Ej, ale tutaj było naprawdę blisko, nie? W sensie prawie miałaś 200. No tam tak na krawędzi stałam chwilę, ale no widać, że jednak chyba nie mam tego szczęścia. Ale teraz może jakieś tam są ukryte bonusy, także zaraz to sprawdzimy. Może tam jakiś, można tajemniczy przycisk nacisnąć i tam wyskoczy 500 nagle na dole. Rafał, czy jest coś takiego? Ty pewnie tylko wiesz o tym przycisku. W kolejnych rundach będą zmiany. Ewela, skacz, trzymamy kciuki. Skaczę i skoczyłam na źle, ale teraz się odbiłam pięknie i będzie 200, nie 100. No i tak jak mówiłam, mimo tego, że skoczyłam lepiej, jakby w każdej rundzie, to Kamstar tą 200 zrobił na początku dużo. Okej, także Ewela ma 300, czyli na tą chwilę zajmuje drugą pozycję, a teraz Reju, zapraszamy na górę. Zobaczymy, ile trafimy. Spadam. Czy się w ogóle o coś odbije? Nie trzymam żadnego klawisza. Spadam i czy będzie... O! 200! Ja! Ja to widziałam, co to było, to był fart życia. Widzieliście to? No, ale nieźle go tutaj, wcisnęło go w tą 200. To było z buta wjeżdżam. Dobrze, więc rozpoczynamy drugą rundę i miejmy nadzieję, że podobnie trafimy 200, ale coś czuję, że teraz będzie najmniejsza liczba, czyli 10, ale no, sprawdzimy. Spadamy i czy w ogóle się odbije? Chyba nie, o!
Nie. Dobra, myślałem, że 200 będzie, ale mamy 100 punktów, czyli razem mamy 300. I została nam ostatnia runda. Zobaczymy, ile dostaniemy. Mam nadzieję, że będzie kolejna stówka albo 200. A ty, Kamstar, nie wiem, czy zauważyłeś, ale tylko jedna dziesiątka jest i ty ją trafiłeś. Właśnie mega pechowo, nie? Ale i tak masz więcej niż ja. Dobra, to lecimy i czy trafimy coś? O, odbiłem się od czegoś, więc coś czuję, że chyba będę miał 10 albo więcej. O! Czy będę miał 200? Ajajaj, niestety nie, mamy 100 punktów, czyli mamy 400. Teraz pora na mnie, także wygląda na to, że muszę dwa razy 200 chyba trafić. Także wchodzimy sobie tutaj, widzowie, wchodzimy, odróżmy sobie oczywiście kulki. I teraz tak, ja wejdę sobie losowo, po prostu tutaj się przyciągnę i puszczam. Daję tylko na dół, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Ej, uwaga, odbijam się od wszystkiego po kolei, odbijam się tutaj. Chyba od wszystkiego się zaraz odbiję. Jeszcze raz, okej, okay, jeszcze trochę. Ej, lecimy na razie na 200. Nie, setka, myślałem, że będzie 200. Drugie podejście i teraz pójdziemy sobie gdzieś z boku, także przyciągmy się tam, wybijmy się, no i zobaczmy, co się będzie działo. Uwaga, jesteśmy przy bokach, te boki wybijają, mocno wybijają, jak widzicie. Ja nic nie ruszam, ręce mam tutaj, spadam cały czas na dół. Dwusetka jest żółta, no nie, więc tutaj jesteśmy blisko. Ale stuwa, no ciężkie jest przez tego tutaj, przez to, po prostu. No Rej już ma na pewno pierwsze miejsce. Czyli na tą chwilę mam 200, wybijam się gdzieś tutaj znowu do boku i zobaczmy, co się wydarzy. Jesteśmy cały czas przy tej ścianie, wydaje mi się, że długo będziemy przez... Chociaż, ej, czy ja nie skończę u góry czasami? Dobra, lecimy na sam dół. 80, no niedobrze, 280 punktów tylko. Ej, to nie jestem ostatnia, jesteś ostatni! Ej, faktycznie mam ostatnie miejsce, czyli ja nic nie zgarniam, także kto to wygrywa, kto wygrywa? Mam 400 punktów, więc sobie biorę łuk egzotyczny. Ja drugie miejsce, też jakiś egzotyk, ale... A ja dostaję granatnik za trzecie i myślałam, że będę miała ostatnie, także ja jestem mega zadowolona z tej rundy. Okej, teraz przechodzimy do rundy numer 2. Ustawcie się, o co będziemy walczyć. Albo zielona, albo żółta ściana. Tylko tym razem jej nie rozbijemy. Nie będziemy pokazywać, co tam jest. I ja teraz przechodzę do rundy numer 2. Jak możecie zobaczyć, mieliśmy taką punktację, a teraz, gdy odpalimy sobie rundę numer 2, okazuje się, że mamy mnożniki. Mnożniki polegają na tym, że jak na przykład mamy dwa skoki, w których zdobyliśmy łącznie 200 punktów, to mnożnik łączy cały wynik, czyli 200 razy 2 równa się 400. Także zaczynamy tak jak wcześniej. Dobra, ja zaczynam sobie od góry. Taka taktyka jak wcześniej. Zobaczymy, czy uda się coś trafić. Mały wybijacz. No i znowu na bok mnie ściąga. Coś nie podbiło. Tylko nie 10, tylko... Ej, blisko, jest 200, dobrze. Jak on tam wskoczył w ogóle? Czy wy to widzieliście? Podbijał się od wszystkiego i nagle wleciał do 200. No coś niesamowitego. To się nazywa fart. No to druga runda, teraz tutaj bardziej od prawej strony polecimy też, żeby to jakoś ładnie trafić. Spadam. Dobra, lecimy. Coś się podbiło lekko, ale chyba na 200 znowu lecę. No i się odbijam. Kurczę, tylko nie 10. No daj. Coś fajnego. Tu jakiś odbijacz jest. O kurczę. Jakby mnie podbija w ogóle do góry, żeby za mapy nie wylecieć. Ej, co jest? Ja spadnę. Ej, lecę chyba 200 jakieś, nie, 80, okej. Okay. A tam z lewej strony masz razy 2 jak coś. No to trzecia runda i teraz spróbuję sobie od lewej, może tutaj fajny jakiś wynik padnie. Lecimy na środek jakoś, tak ładnie ściąga. O, żeby jakiś ładny wynik był. Żeby odbijacz żadnego nie było, proszę. No i nie, znowu na lewo ściąga. Ej, no i 40, kurczę. Ja już jestem u góry teraz, mam nadzieję, że pójdzie mi trochę lepiej, chociaż i tak byłam zadowolona z wcześniejszego. No i zobaczmy, gdzie będzie. Razy 2 i ja się pytałam Rafała, co... Nie, Rafał, to jest skam, to specjalnie, to ustawione. Ewela, 0 razy 2 równa się 0, także dawaj na następny skok. Patrzcie, jakiego ja mam farta. Nie ma żadnego zera, a ja akurat trafiłam razy 2 i... I mam 0, nie? A nie ma takiej nawet możliwości. Dobra, lecimy teraz bardziej na prawo. Mam nadzieję, że teraz... Ej, zatrzymałam się tutaj sama jak ktoś, ja tutaj nie trzymam klawiszy, ręce tutaj daję do góry. Nie uciec... Myślałam, że będzie razy 2. Dobra, mamy stóweczkę, ale to i tak jest bardzo mało, bo mi została ostatnia próba. Ostatnia próba, tutaj mam nową kulkę, także ona doda mocy. Ej, czekajcie, nie idę teraz na środek, tylko idę tak bardziej od tej strony. Może mi teraz tutaj... O, lecę na 200, prosto na 200, nie, to jest 100? 200! Dobra, mamy 300, ale i tak chyba gorzej niż Kamstar, tak? Minimalnie, no. Dobrze, to wchodzimy do kulojazdu, zjeżdżamy na dół i puszczam klawiaturę i zobaczymy, jak polecimy. Mam nadzieję, że nie polecę na X2, ponieważ dostanę 0 punktów, ale czy uda się 200? Nie. Albo? Czy będzie 200? Ajajaj, no niestety nie ma 200, mam 100 punktów. Teraz by było warto uderzyć X2, więc tak, spróbujmy. Udajemy się na lewą stronę, puszczam klawiaturę i lecimy. Ale mnie wystrzeliło.
będę się odbijał? Czy ja się będę odbijał z lewej na prawą? Dobra, przestało. Czy teraz wpadnę na X2? O, dobra, zatrzymałem się, ale spadam. Czy... chyba spadnę na X2, ale może się tutaj coś zmienić. I spadam na X2, czyli mam 200 punktów. Ej, on powiedział, jak zrobi i tak zrobił. Jak to jest możliwe? Nie mam pojęcia, ale teraz X2 by było dobre, by miał 400. I tak właśnie spróbuję zrobić, jak powiedziałeś, Rafa. Więc wchodzimy do ostatniego kolu jazdu i spadamy. Puszczam klawiaturę i... spadamy, spadamy. Ocz, idealnie spadam na X2. A dobra, już jednak nie. Odbijam się, o, wracam na X2 i będzie 80. Teraz moja kolej i trzymajcie kciuki, żebym wleciał nie w X2 na samym początku. Lecimy do boku i w ogóle zapomniałem o pewnej rzeczy, ale to za moment. Boję się, że w ogóle się cofnę za... Ej, halo! Halo, no proszę wróć, kulko. Wróć tam. Ej, i co teraz? Widzowie? Dobra, spadam po prostu. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Gdzie będziemy? Ej, razy dwa, nie mam pytań, czyli tak wychodzę. Nie dość, że wypadłem z toru, to jeszcze razy dwa. Rafał, to przez to, że się śmiałeś ze mnie, pamiętaj, karma zawsze wraca. To prawda. Okej, okay, zabieramy kolejną kulkę, wchodzimy do kulki, wybijamy się, bum, i zobaczmy, co się będzie działo. Puszczam i faktycznie... gorzej, jak znowu trafię razy dwa. Ej, nie. Karma zawsze wraca, czasami nawet podwójnie. Szczerze w ogóle zastanawiam się, czy skakać jeszcze raz. Ale dobra, no może zrobimy razy trzy. A właśnie, widzowie, jak chcecie, żebym wpadł znowu w razy dwa, zostawcie łapę, subskrybujcie nasz kanał i zobaczmy, co się wydarzy. Spadamy tutaj cały czas. O, tu może być dobrze, tu może być bardzo do... bardzo... no nie, już nie może być. Chociaż... spadamy... razy dwa! Ej, nie gadaj, Ewela, że będzie... Nie! Co tu jest? Myślałem. No to bardzo dużo punktów, 20. Znowu mam ostatnie miejsce. Teraz pytanie, co wybraliście? Zielone czy żółte? Zielone. No to otwieramy i proszę bardzo, tutaj macie bronię. Ja znowu nie mam nic. Ja zgarniam shotguna. Miałam 300 i mi poszło źle na początku, ale później nadgoniłam i wcale mi nie poszło jednak tak źle. Mamy tutaj digielka. To ja mam rewolwer. W sumie jak prawie tak samo jak digiel. Co masz, Rafał? Ja mam kulki w głowie tak naprawdę na tą chwilę. Słuchajcie, ostatnia runda, runda numer 3. Ta runda będzie troszeczkę inna. Znowu nie pokażemy, o co będziemy grać, ale zapraszam tutaj. Ogółem w rundzie trzeciej mamy coś takiego jak 0. 0 zeruje nam cały wynik, czyli na przykład mamy 2 razy 200, czyli mamy 400 punktów po dwóch skokach, a w trzecim skoku mamy 0, czyli na koniec lądujemy po prostu z zerem. Ale to nie wszystko, ponieważ jest jeszcze tutaj jeden guzik, który aktywuje całą maszynę. I widzowie, teraz będzie totalnie losowo. Dobra, to ja sobie skaczę, lecimy na środek znów. I żeby coś fajnego, to będzie ciężej. Ale dobra, spadam. Zatrzymałem się na czymś, ale okej. A, i wybiło mnie jeszcze, fajnie. Dobra, leć. Znowu mnie podbiło, co jest w ogóle? Czy ja wyląduję? Gdzieś wyląduję chyba. Okej, dawaj 200. No nie, podbiło mnie, co to ma być? I zero, no halo, nie. Zero! Dobrze, że nie miałeś nic wcześniej. Okej, próba numer 2. Teraz mam nadzieję, że lepiej pójdzie. Tylko żeby nie zero. 200, lecimy tak na równo. No i coś mi tutaj przeszkadza. Podbij mnie jeszcze kawałek. Razy dwa, zero. Aha, super. No i runda numer trzecia. Teraz, żeby cokolwiek tylko dostać. Proszę, jakiś jeden punkcik. Nie zero. Nic mnie nie podbija. Lecę na 200. Chyba będzie 200. Będzie 200. No i fajnie. Ale tu miałeś farta. Widzowie, przypominam jeszcze o kodzie Ewela w sklepie. Także sprawdźcie, czy macie aktywny. Skaczę, ja wsiadam i od razu zlatuję na dół. Nie patrzę nawet gdzie, jak. I patrzcie się, czekajcie. Patrzcie, jak to się robi. Lecę na razie w stronę zera. Mam nadzieję, że mnie gdzieś odbije. Odbije mnie na 200. No jest aż chrypkie tutaj. Dobra. Śmiałam się tutaj z Kamstara, aż kulkę zgubiłam z tego wszystkiego. Dobra, zostawiam ją tam. Wcześniej zrobiłam tak, że poleciałam bardziej do prawej strony i wtedy mi wyszło. Także robimy tak samo. Też nie wiem, czy teraz nie spadłam tak samo jak wcześniej, ale mam nadzieję, że się tu odbije na 200. Lecę na 200, nie! Nie mówcie, że razy dwa. 40? Nie mówcie... Serio. Trzeba było się śmiać ze mnie, trzeba było wcześniej. Mam nadzieję, że teraz się będę odbijała w prawą stronę, chociaż na razie się nie zapowiada. Coś mi się tu zbagowało. Ło, jaki speed tutaj był. Lecę, nie, ja lecę na razy dwa. Odbij się. Ej, mam 0 punktów. No i co, Ewelina, przebiłaś mnie, śmiałaś się ze mnie, że miałem 2 razy 2. Dobra, teraz moja kolej. Coś czuję, że jak się śmiałem z poprzednich moich znajomych,
to coś czuję, że teraz dorwie mnie karma i też będę miał 0 punktów, więc zlatujemy i zobaczymy. Puszczam klawiaturę i spadamy, spadamy. Chyba spadę na X2, ale oby nie. I no niestety spadam na X2, czyli 0 punktów zdobywam. Wsiadamy do kolejnego kulojazdu. Chodźmy może na maksymalnie na lewo. Puszczam klawiaturę i spadamy. Niech kulka sama lata. Odbiłem się. Ponownie się odbiłem. Spadamy, spadamy i czy będzie... Ile tutaj jest? 80. Zdobywam 80 punktów, ale jeszcze mogę zdobyć albo 0, co zeruje cały mój wynik, albo X2. Może przejdziemy sobie na środek, puszczam klawiaturę i niech samo decyduje, gdzie spadnę. I... Ile będzie? Czy będzie 0? Nie! 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 No niestety 0. Znowu powiedziałeś, że będzie, że może być 0 i było 0. Ty po prostu musisz mówić, że będzie 200. Następnym razem tak spróbuję. Ja ma już następnego razu niestety. Słuchajcie, ostatnie skoki, ostatnie trzy moje skoki. Wchodzimy byle gdzie i patrzymy, co tutaj się stanie. Jak na razie jest bardzo... Blisko 0. Nie, 200. Dobrze, widzowie, wreszcie jakaś 200, bardzo dobrze. A tam pewnie są jakieś trollowe bronie. Chodźmy na drugi skok, wybijmy się gdzieś tutaj do boku i zobaczmy, co się z nami stanie. Teraz to wszystko się rusza, więc nawet jakbym chciał gdzieś tutaj coś, wiecie, sobie wyliczyć, to jest mega ciężko. Na razie wygląda na to, że nie wiem, gdzie polecę. Na razie zalecę do góry chyba z powrotem. Ej, 200. Nie? Nie 0, nie 0. Nie zero, nie zero, nie! Dobrze! Rafał, jak się czujesz? Jak przegryw dzisiejszego odcinka. Jak ja znowu nie będę miał żadnych broni, to ja nie mam pytań. Okej, ostatnie podejście. Dobra, bom, gdzieś się wybijmy, proszę bardzo. I proszę o jakieś punkciki, bardzo proszę. No będzie zero, nie, wybije mnie tu przez odbijacz. A będzie zero, będzie... Chociaż? No nie... Razy dwa, no ja mam znowu zero, ja nie mam pytań, przecież jeszcze chyba nikt tu nie trafił do tej dziury, do której ja. I nawet nie widać tam z naszej perspektywy, ja myślałam, że ty za mapę wyleciałeś. Czyli tak, mamy 3-0 oraz Kamstara, który ma pierwsze miejsce, także dla ciebie rakietnica. Dzięki. My wszyscy mamy po zero. No to po jeszcze jednym skoku, dawajcie, kto po kolei? Ja mogę pierwsza. Teraz zrobimy tak, że wyłączymy sobie rundy trzecie, ale zrobimy tylko ruchome, także ktoś na pewno coś trafi. To ja wsiadam i lecę. Trzymajcie kciuki. Chciałabym jakąś broń, już mam niby dwie bronie, ale nie są to moje jakieś takie ulubione bronie i będzie 200, proszę, proszę. I stówka, ale i tak, no, dobrze jest. Mam nadzieję, że chłopakom się nie uda. 200. O, czy będzie 200? O nie. Będzie chyba 100. A jednak nie. A jednak... I... A i 100. Słuchajcie, ja muszę trafić 200. Jak nie trafię 200, to ja nie mam pytań. W sensie, nie będę miał nic. Musi być 200. Musi być 200. I... I mamy 100. Ogrywka numer 2. I lecę teraz w takie miejsce, gdzie jeszcze nie byłam. I tak, tutaj jestem na wysokości 200. Ale chyba będzie 100, tak mi się wydaje. Albo nie, nie mówcie, że będzie 10. Wow! 10, o to się popisałam. Chodźmy na prawą stronę i puszczam klawiaturę i niech samo leci. Czy będziemy mieć 200 czy 100? O, idealnie na 100 spadam. I zdobywam 100 punktów. Gorzej niż 10 być nie może, także na pewno nie będę za Evelą. Także lecimy, spadamy, bum, chyba że trafię 10. Nie, naprawdę, jak trafię teraz 10, to ja wychodzę z tego odcinka. Naprawdę, wychodzę z tego odcinka, ale wygląda na to, że mamy 80. Dobra, czyli w końcu mamy trzecie miejsce i zobaczmy, co tam się kryje w ogóle. Dobra, to ja zdobywam drugie miejsce i mam karabin szturmowy. A ja mam świąteczną jakąś tutaj taką pukawkę, także chodźmy, kto pierwszy zrobi 5 fragów, oczywiście wygrywa. Także 3, 2, 1, lecimy. A więc tak, czekamy na sygnał od Rafy i ruszamy do strzału. Dobra, i wygrywamy teraz arenkę tutaj do 5 kili. Dobra, mamy tutaj Rafę chyba. Siema, pani Rafa. O, czekaj. Było blisko, ktoś tam do mnie strzela z prawej strony. Ej, czemu wszyscy do mnie strzelają? Dobra, Rafę, strzelamy 23 dwa razy. Czy ja zanim tym trafię, to rogruski mi nie. Wiem, że Kamstar na pewno ma dobre... O nie, ja się sam roziłam, a ja myślałam, że to jest granat, a to jest ten leonowy, ja myślałam, że to jest jakiś granat. I Rafa ginie, mamy pierwszego killa. Jezu, udało mi się coś trafić, GG dla Eweli. Ewela jest po drugiej stronie.
Dobra, Kamstar na bardzo dużym low'u. Gonimy go może. Oj, nie raczuj mnie. Dobra, mamy Reja. 77. Kampie sobie. I leży Rafa. Oj, no ja z tą bronią to ja nic nie mogę, no. Tu jest, ono bardzo mało. Jest, mamy jednego killa. Ej, no ile razy z tego trzeba trafić? Co to ma być? Ja się pytam. Ała, Ewela nie żyje. On tu jest? Dobra, mamy! Mamy w końcu Ewela. 192. Ale dostała puka. Ej, co to? Co to ma być? Atakuje. Klik, mamy Reja jeszcze. O Jezu! Straszyłam się! Nie mają już po 4. Dobra. Czy Rafę zabijemy? Nie. Rafa jest na moim spawnie chyba, czy on skoczy? Tutaj jest, siema Rafa. Dobra widzowie, słuchajcie, dzisiejszy odcinek wygrywa Kamstar. Wy koniecznie zostawiajcie łapy w górę, jak chcecie zagrać na tej mapie. Pamiętajcie o kodzie Ewela i wpadajcie na ten odcinek. Oczywiście pamiętajcie, że kanały chłopaków są w opisie. I trzymajcie się, na razie, piona.